Lechia Net, biało-zielona strona życia. Serwis internetowy kibiców gdańskiej Lechii. Są twoje oczekiwania, co ona może zdobyć? Znaczy, na pewno poprzedni sezon pokazał, że możemy oczekiwać przynajmniej tego samego lub najlepiej czegoś więcej. Na tą chwilę no to ciężko jest powiedzieć, bo pierwszy zespół Lechii jakby jest dzisiaj, za praktycznie 3 godziny gra pierwszy, że tak powiem, poważny mecz i to na dobrą sprawę też nie wiadomo, w jakiej dokładnie jest formie. Ja wierzę, że w doskonałej. Piast już ma przetarcie, aczkolwiek mówię, ten początek, że tak powiem, sezonu i takie zdobycie superpucharu na pewno zespołowi Lechii dodałoby jeszcze pewności siebie, dodałoby skrzydeł i na pewno w rundę, że tak powiem, jesienną przystąpiliby na pewno optymistycznie. Także oby powtórzyli ten wynik, jaki był teraz, a jak się uda jeszcze lepiej, to na pewno cały Gdańsk będzie zadowolony. To jest zespół, który mógłby zdobyć mistrzostwo Polski? Czy co pokazał ostatni sezon? Lechia no jest w stanie powalczyć o te najwyższe cele. Oczywiście inne zespoły również mają apetyt, tak, na mistrza Polski i dalej, że tak powiem, takich 5-6 zespołów, że tak powiem, ma duże ciśnienie, żeby tego mistrza zdobyć. Na pewno sezon będzie bardzo ciężki, aczkolwiek mówię, wszystko zweryfikuję poniekąd też runda jesienna i, że tak powiem, po rundzie jesiennej też jakieś cele się pewnie wyklarują. No, życzymy sobie, żeby po pierwszej rundzie też Lechia była na pierwszym miejscu i mówię, i każdy na rundę wiosenną by oczekiwał tego mistrza. Także wszystko jest, że tak powiem, w nogach i głowach piłkarzy i oby im się powiodło. Jak byś widział drużynę Lechii właśnie w europejskich pucharach? No, pewno drużyna Brandby to jest bardzo, bardzo dobry, że tak powiem, zespół. Taka może anegdota albo taka, że tak powiem, przypadłość. Mianowicie bardzo dobrze znam napastnika Kamila Wilczka, zresztą pozdrawiamy. Rozmawiałem z nim 2 dni temu, gratulowałem mu bramek i mówiłem poniekąd, że cieszę się, że będę mógł go zobaczyć w Gdańsku, bo też na to wskazuje, że Brandby zawita do Gdańska, aczkolwiek mówię, nie tylko na tego zawodnika trzeba zwrócić uwagę, ale na pewno na cały zespół, bo jest to solidna drużyna, grająca na pewno dobrze fizycznie. Ale mówię, Lechia też się przygotowuje do tego meczu, także oby mówię, pierwszy mecz był na korzyść Lechia w rewanżu, tylko trzeba, że tak powiem, może nie tylko, ale aż, że tak powiem, ten wynik korzystny oby z Gdańska doprowadzić i może będziemy się cieszyć z kolejnej rundy. Oby tak było.